Nazywam się Krystian Farel i dzisiaj zasiądę na żelaznym tronie. Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie. Każdy, kto śledzi moją twórczość, wie, że od czasu do czasu lubię sobie odzwierciedlić w życiu realnym jakiś przedmiot ze znanej gry, bądź ze znanego filmu. Z racji tego, że jestem mega wielkim fanem Gry o Tron, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć taki mały żelazny tron na swoim biurku. A jeszcze fajnie byłoby, gdyby ten tron miał jakieś przydatne zastosowanie. Więc w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie mini żelazny tron z funkcją ładowania telefonu. Więc jeżeli jaracie się grą o tron tak samo jak ja, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i co najważniejsze, subskrybujcie kanał, ponieważ takie odcinki pojawiają się coraz częściej. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do realizacji projektu. Do realizacji naszego projektu potrzebujemy jakiś karton. Ja akurat wziąłem taki troszeczkę grubszy. Jeżeli nie macie takiego kartonu, możecie to zastąpić również jakąś deseczką cienką, płytą pliśniową, jakimś kawałkiem plastiku, czymkolwiek zechcecie. Ja akurat się posiłkowałem mimo to kartonem. Potrzebujecie również gotowy wycięty szkic. Wymiary szkicu macie podane w opisie tego filmu. Gąbkę o wymiarze 1 mm, najlepiej takie jest 3 arkusze, które możecie kupić w internecie. Aby pomalować na stronę potrzebujemy spray oraz farbę srebrną akwarelową. Cały nasz tron będzie wyklejony patyczkami plastikowymi do koreczków, które są w kształcie mieczyków. Potrzebujemy około 1000 sztuk, ponieważ żelazny tron był zbudowany z 1000 mieczy. Z narzędzi zaś potrzebujemy pistolet na klej, linijkę, skalpel oraz obcążki. Na samym początku musimy odbić szablon na naszym kartonie. Pierwszym elementem, który odbijemy, jest oparcie naszego tronu. Teraz odbijamy przód naszego tronu. Później siedzenie. I na końcu dwukrotnie boczek prawy i lewy. Kiedy już to zrobimy, przechodzimy do wycinania. Kiedy nasze elementy są już wycięte, przechodzimy do sklejania. Ok, moi drodzy, skoro nasze kartony już są wycięte, zaczynamy sklejanie. Na początku przyklejamy przód do siedzenia w ten sposób, bardzo prosto. Teraz przyklejamy nasze boczki w ten sposób, prawy i lewy. Teraz przychodzi do tego oparcie w ten oto sposób. Fach. I sklejamy całość. Nasz tron już jest sklejony, jak widzimy coraz bardziej przypomina nam taboret. Teraz musimy wyciąć z kartonu 4 trójkąty o szerokości 5 cm, wysokości 7 cm oraz jeden trójkąt o szerokości 5 cm, wysokości 15 cm. Ten 15 cm przyklejamy z tyłu na środku, a pozostałe każdy w rogu. Raz, dwa, trzy i cztery. Ok, sklejanie skończone. Jak widzimy, nasze kartonowe cudo coraz bardziej przypomina nam tron. Teraz wystarczy go okleić ze specjalnej gąbki FOAM o grubości 2 mm w koło. Zaczynamy od tyłu i oklejamy całego w koło, żeby miał takie ładne poszycie. Troszeczkę mi to zajmie, więc widzimy się już za chwilę. Woo! Moi drodzy, w końcu udało mi się okleić cały tron. Zobaczcie, jak fajnie wyszedł. Zajęło mi to ponad godzinę. W międzyczasie odmierzyłem sobie telefonem, w którym miejscu będzie on stał i zrobiłem dziurę w siedzeniu, gdzie poprowadzimy nasz kabel USB typu C, żeby telefon mógł się ładować. A teraz chciałbym zobaczyć, jak dokładnie wygląda tron, żeby wiedzieć, w którą stronę przykleić miecze. Chodźmy to sprawdzić. Tak jak wspominałem na początku odcinka, jestem mega wielkim fanem Gry o Tron, a ten film powstał we współpracy z firmą Yuzu Games, ponieważ od pewnego czasu pogrywam sobie w rewelacyjną grę przeglądarkową, która nazywa się Game of Tron Winter is Coming. I co najważniejsze, jest to licencjonowany tytuł z uniwersum Gry o Tron. Gra jest po prostu przecudowna. Zobaczcie, wystarczy nam tylko przeglądarka, a możemy robić takie zbliżenia. Wszystko jest w grafice 3D, możemy tworzyć sojusze, możemy walczyć, wszystko za chwileczkę Wam pokażę. Jeżeli lubicie takie gry strategiczne z elementami RPG, zarejestrujcie się obowiązkowo z linku, który znajduje się w opisie i dołączcie do mojego sojuszu. A więc tak, moi drodzy, sprawdźmy naszych dowódców. Jak widzicie, mamy Chrisa, mamy Varysa, mamy Terę, Roba Starka i Sansę Stark. Varys jest w tej grze takim jakby magikiem. Możemy go awansować na poziom wyżej, ale jak widzimy, potrzebujemy na przykład plecionych butów. Skąd takie plecione buty musimy dostać? Zaraz zawalczymy i może nam wypadną. Potrzebujemy również ocykowaną opaskę na rękę oraz
kościany naszyjnik księżycowych braci. Okej, okay, więc wróćmy sobie teraz jeszcze do naszego Chrisa. Czy możemy go awansować? Czy mamy wszystko? Tak, awansujemy go na poziom wyżej, super. Tutaj możemy za darmo sobie jeszcze go awansować, najsik, ponieważ jest to nasz pierwszy awans. Dalej mamy naszą Terę, możemy również ją awansować, tak, bo już walczyłem i zdobyłem wszystkie potrzebne rzeczy, żeby ją podnieść poziom wyżej. Tutaj mamy Roba Starka, go na chwilę nie możemy, ale potrzebujemy zapiski wojska oraz talizman związu. Okej, okay, tutaj za to mamy Sansę, ona jest takim klerykiem. Tutaj możemy ją użyć, żeby podnieść jeszcze wyżej. Zjedzmy te placki. Podniesiemy jej poziom 8, 9, prawie niedługo będzie 10. Nie możemy niestety jeszcze jej awansować, potrzebujemy masę rzeczy. Jak widzicie, mam do zrobienia pewną misję, dziewica na wieży, zwerbuj 80 jednostek lekkiej kawalerii. Okej, okay, to sobie teraz werbujemy naszych kawalerzystów. Szkolenie tutaj na koniku. Przeszkolimy. Możemy przyspieszyć z racji tego, że dostaliśmy takie bileciki do przyspieszania, żeby was tutaj nie zanudzać. Dodajmy dwa, potwierdzamy, potwierdź. I nasze szkolenie już się ukończyło, super. Powinniśmy mieć misję już zakończoną. Oczywiście, że tak, odbieramy punkty za to, super, exp nam wpadł. Okej, okay, teraz przydałoby się coś, moi drodzy, zawalczyć. Teraz pokażę wam, jak wygląda system walk. Wejdźmy sobie w nasze piękne drzewko. Jak widzicie, mamy do wyboru kilka trybów, normalny oraz elitarny. Ja normalny sobie już przeszedłem kilka stage'ów. Zagramy teraz sobie elitarny. Weźmy tutaj Roba Starka, formacja. Wybieramy sobie formację. Weźmiemy naszą łuczniczkę Sansa, która nas leczy. Mamy Arslana, mamy Chrisa, Roba Starka oraz Varysa. Ok, battle. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Każdy z naszych postaci, z lordów, ma przypisanego ultimate'a, czyli ultimate attack. Jeżeli atakują, ten żółty pasek im się ładuje, po czym później mamy dodatkowe funkcje. Na przykład jak teraz nam się skastowała łuczniczka, możemy zaatakować mocniej inną drużynę. Na przykład widzimy, jest Rob Stark na środku, to od razu zaatakujmy tego Roba Starka. Okej, okay. Naszym Robem Starkiem zaatakujmy również, tak zahaczmy może Roba Starka i tutaj jeszcze dwa teamy. Do tego Sansa niech zacznie nas leczyć. Weźmy również teraz Varysa, bo Varys się nam skastował. Okej, okay. Rob Stark już ma mało HP, więc możemy go w sumie tutaj dobić. Zróbmy tak. Chris niech uderzy tutaj w żołnierzy. Okej, okay. I tutaj easy win. Jak widzicie, easy win. Nice, to była pierwsza bitwa. Pierwszy dungeon, że tak powiem. Mamy 14 ciastek, więc możemy mogli sobie podnieść kilka postaci. Weźmy na razie w Sansę. I Sansa jest bardzo ważna moim zdaniem, ponieważ leczy, więc dajmy jej 7 ciastek. Jej poziom wzrósł. I jeszcze chyba bym Roba Starka podniósł, wiecie? Tak, dajmy mu też 7 ciastek, fulla. I wzrósł mu do poziomu 13. Nice. Dobra, wróćmy teraz do kolejnych misji. Teraz będziemy walczyli z Sansą. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Sansa na środku, więc nie będziemy na razie atakowali, bo ona z pewnością będzie się leczyła, cwaniara. Zaatakujmy sobie tak, na początku tych z przodu. Sansa niech nas leczy, nasz team. Okej, okay. Teraz uderzmy może tu na środek, dobijmy ten teamek do końca. Varys. Dobrze, Varys rozłożył wszystko. 55% mamy tylko, Sansa lecz nas, bo nie damy rady. Ładnie, kolejny team padł. Dobra, teraz musimy jakoś uderzyć. Tutaj żołnierza u góry. Uleczyła, Sansa uleczyła, najgorzej. Varys. Dawaj Varys, mocniej, szybciej. I teraz Chris niech się kastuje. Dobra, został jeden teamek i Sansa. Dawaj, 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 dawaj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie no, najgorzej, najgorzej. O kurcze, nie udało nam się tego przejść. Czyli mój team jeszcze jest troszeczkę za słaby, żeby na poziomie elitarnym przejść. Ale tak to wygląda, moim zdaniem, przekozacko, jeżeli chodzi o przeglądarkę. Wszystko jest 3D, więc można naprawdę się w to wkręcić. Moi drodzy, jak widzimy, jakiś obóz rebeliantów jest po lewej stronie, więc sobie to zaatakujemy. Dokonajmy pierw zwiadu. Easy, easy. Wszystko niech na nich idzie. Bez nawet żadnej większej pomocy naszych lordów.
Jak widzicie, tutaj przywódca rebeliantów został pokonany bardzo ładnie. Teraz musimy niestety ukończyć misję 4 rozdziału, żeby dalej zaatakować. Teraz utworzymy sobie przymierze i bardzo was wszystkich serdecznie zapraszam, dołączcie do mojego przymierza. Dzięki temu członkowie przymierza mogą ci pomóc skrócić czas oczekiwania. Możesz otrzymać różne prezenty przymierza, wyszukaj unikatowe przedmioty w sklepie przymierza, wypełniaj misję przymierza, aby zdobywać nagrody. Także same plusy, jeżeli mamy przymierze. Utwórz przymierze, imię Parel, chiński uproszczony, no raczej nie, zmienimy na polski. Kod przymierza TFT, The Farel Team. Okej, nasze przymierze jest już założone, więc ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Teraz pokażę wam, jak wygląda cała mapa. Świat gry został stworzony i zaprojektowany tak, aby odtworzyć dokładnie geograficzną wersję Westeros razem ze wszystkimi głównymi zamkami. Zobaczcie, na samym początku pójdźmy sobie na Czarny Zamek. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Mamy tutaj Czarny Zamek, możemy sobie wszyściutko tutaj ładnie przyzoomować. Możemy wejść do tego zamku, możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda w środku. Możemy pójść nawet za zakazany mur. Zobaczmy sobie dalej, mamy, patrzcie, mamy Winterfell. Możemy sobie również zobaczyć tutaj, wejść do zamku, jak to wygląda w środku. Jak widzimy, jest tutaj Ben Stark. No i co najważniejsze, odwiedźmy Królewską Przystań. Wejdźmy teraz do zamku, sprawdźmy, czy jest Żelazny Tron. Jak widzimy, Żelazny Tron jest w oddali, teraz ładnie podświetlony. No mniej więcej widzę, jak mam przykleić teraz te miecze, więc wróćmy do realizacji projektu. Moi drodzy, w końcu udało się po 6 godzinach przyklejania patyczków do koreczków w kształcie mieczy do jakiegoś kawałku kartonu. Naszym oczom ukazuje się Żelazny Tron rodem z Gry o Tron. Powiem wam, że 6 godzin nie poszło na marne, wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli ten tron zrobił na was wrażenie. Teraz wystarczy całość pomalować sprayem i na końcu nadać charakterystycznych akcentów farbą akwarelową koloru srebrnego. Lecimy! Moi drodzy, nasz Żelazny Tron jest już gotowy. Skoczyłem właśnie go malować. Przyznajcie sami, srebrny akcent dodał mu takiego charakteru. Widać, że ten tron jest taki stary i te miecze już niejedną walkę widziały. Osobiście sam mega się jaram, wyszło super. Nie sądziłem, że aż tak fajnie wyjdzie. Więc jeżeli też tak uważacie, strzelcie tutaj łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że ten materiał zasługuje na takie minimum 10 tysięcy łapek. Nie zapomnijcie również zagrać w grę przeglądarkową Gra o Tron Winter is Coming, do której link znajdziecie w opisie. I co najważniejsze, nie zapomnijcie dołączyć do mojego sojuszu, ponieważ potrzebuję wielu chętnych, żeby zdobyć właśnie taki oto Żelazny Tron. Jak widzimy, telefon się ładuje, wszystko działa jak należy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda ten tron z bliska, wbijcie na mojego Instagrama nazwa Farel YouTube. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć!